Witam. Zapraszam na film 11 zasad wykonania szafek kuchennych. Te 11 zasad szafek kuchennych to podstawowa sprawa, którą musisz poznać przy planowaniu swojej kuchni. To podstawowe punkty, które musisz poznać, aby rozpocząć realizację swojego pierwszego zlecenia związanego z kuchniami na wymiar. Te 11 zasad pomoże Ci zrealizować 4 najważniejsze cele w Twojej kuchni. Po pierwsze, ograniczysz w największy możliwy sposób późniejsze przerabianie szafek, czyli raz szafki wykonane, tak samo bez przerabiania powinny być wmontowane w całą kuchnię. Po drugie, unikniesz kolizji w szafkach rogowych, przy planowaniu szafek. Po trzecie, będziesz miał płynną możliwość regulacji poziomowania w całej swojej kuchni. I po czwarte, uzyskasz nowoczesny wygląd Twojej kuchni. Dziękuję i zapraszam. Jedenaście zasad wykonania szafek kuchennych. Pierwsza zasada. Szafki kuchenne stawiamy na nóżkach montażowych. Kiedyś wykonywało się szafki w ten sposób, że boki szafek dochodziły do ziemi, do podłogi, a pomiędzy szafkami montowało się cokół. I to wyglądało w ten sposób, że tyle, ile było szafek, tyle było osobnych cokołów. To wyglądało dosyć brzydko, dzisiaj się tak już nie robi. Dzisiaj wykonujemy szafki w ten sposób, że budujemy korpus szafki, a meble podwyższamy na nóżkach montażowych. W nominalnych wymiarach 10, 12, 15 cm, z tym, że to jest wszystko regulowane. Pierwsza zaleta zastosowania nóżek montażowych to jest właśnie płynna regulacja wysokości całego mebla. Tutaj jest od 10 do 15 cm. I taka nóżka która ma moduł 10 cm, można ją regulować w zakresie od 9,5 do 13 cm. Oczywiście w zależności od jakiego producenta będzie dana nóżka. Druga ważna rzecz, ważna zaleta, to jest możliwość poziomowania każdej szafki lub wszystkich szafek za pomocą właśnie tych nóżek. Pion, poziom tutaj możemy bardzo łatwo ustawić. Trzecia ważna rzecz, że nóżki w szafkach będziemy zasłaniać tym cokołem. I teraz tak, ten cokół będzie można wykonać albo w kolorze korpusu szafki, pod kolor blatu lub pod kolor frontów. Jeżeli wykonamy pod kolor frontów, wtedy nam to złączy się cała jedna, będzie widać tylko cała jedna bryła. Zasada numer 2. Wysokość szafek dolnych wynosi 720 mm. Czyli pomimo tego, że zastosujemy różne nóżki, różną wysokość później cokołu, to moduł mebla będzie 720 mm, a meble będziemy właśnie podwyższać na nóżkach. Czyli mebel od 10 do 15 cm nóżka, 72 cm korpus, 4 cm blat. Wtedy przy zastosowaniu cokołu na 10 cm mamy 86 cm mebla całego z blatem. A przy zastosowaniu nóżek 15 cm mamy 91 cm, 910 mm. Zasadą numer 2 wiąże się zasada numer 3, że pod ten korpus szafki wykonujemy typową wysokość frontu, modułu frontu na 713 mm. Czyli pomimo tego, że szafki będą różne w różnej wysokości od 86 do 91 cm, moduł frontu będzie wynosił zawsze 713 mm. Z czego to wynika? Pierwsza rzecz, jedna z ważniejszych. Producenci zmywarek pozwalają na zastosowanie frontu o wysokości do około 700, tu pisze 717 mm. Pozwalają, bo chodzi o to, że zmywarka otwierając się zachodzi za wnętrze zmywarki, za wnętrze tutaj tego wycięcia pod główny panel zmywarki i ten front 713 jeszcze się otworzy. A wyższy front, chyba już nawet 740 się już absolutnie nie otworzy, będzie uderzał. Będzie kolizja, no i nie będzie, zaczynają się komplikacje. Druga ważna rzecz. Producenci lodówek również przewidzieli front pod typową wysokość 713 mm. Producenci lodówek pod zabudowę. Lodówka pod zabudowę jest skonstruowana w ten sposób, że ma swoje dwa fronty jeszcze,
montażowe, do których przykręcać będziemy nasze fronty na gotowo. I tu jest tak, że ten front jest ciut niższy. My w swój wstawiamy. Jeżeli on byłby za wysoki, to front od zamrażalnika, na przykład od zamrażalnika, będzie kolidował z frontem od lodówki. I zaś będzie kolizja, front się nie otworzy. Front od lodówki nie otworzy się. Czyli też powinna być wysokość typowa 713. Następna rzecz, trzecia, to jest to, że moduł w korpusu 720 i front do niego 713 został tak podzielony, że przypadają również odpowiednie fronty, które licują się na wszystko o odpowiednich wysokościach. Wszystko jest w jakiś sposób znormalizowane i mamy równe linie pomiędzy frontami. Jeżeli chcielibyśmy zastosować taki układ szafek, na przykład przy naszej zabudowie, to wszystkie linie tutaj będą nam się pokrywać. Jeszcze jest czwarta rzecz. Jeżeli zapiszecie się na mój newsletter, to dostaniecie wymiarowanie pod prowadnicę dla systemu GTV Model Box. Czyli będziesz miał szafkę do wykonania i do niej szuflady. Już nic nie będziesz musiał liczyć, mierzyć po swojemu, tylko ściągniesz sobie wymiary, które otrzymasz i w to miejsce po prostu poprzykręcasz zarówno prowadnicę, jak i później prowadniki do frontów. I wszystko ci się zmontuje bez żadnego problemu. No i następna sprawa. Co w sytuacji, kiedy chcesz mieć meble na 91 cm, a cokół na 10 cm? Należy się zastanowić, przemyśleć kilka spraw. Trzy sprawy najważniejsze. Pierwsza. Jaka jest szerokość kuchni? No bo co w sytuacji, kiedy masz szerokość na przykład kuchni 260 cm, zabudujesz meble na 60 cm i zostanie ci 200 cm. Przecież tak naprawdę, żeby ten cokół widzieć, musisz tam specjalnie wzrokiem patrzeć i generalnie czasami nawet się schylić po to, żeby to widzieć. Czy ci on będzie przeszkadzał? Zastanów się. Druga sprawa. Cokół możemy wykonać w kolorze, jak wcześniej wspomniałem, lakierowanych frontów. Czyli mamy kuchnię białą w lakierze, cokół wykonujemy również w białym lakierze i stanowi to jedną całość, wtedy jedną bryłę. Wszystko jest w nowoczesny sposób wtedy wykonane. No i trzecia rzecz, trzeci argument, też z którym prawie się nie zgadzam, bo tutaj też nie jest słaby. Większość użytkowników kuchni chce mieć wyższe meble, bo uważają, że będą mieli więcej miejsca w szafkach. No tak, jeżeli typowa szafka jest 72 cm, ty chcesz mieć szafkę na 76, masz 4 cm więcej, no to wtedy, jeżeli będziesz miał w tej szafce przecież półkę, to każda z tych przestrzeni zwiększa się tylko o 2 cm. 2 cm. A wiadomo, że wszystkie elementy w kuchni, wyposażenia też nie dają pod samą półkę, pod sam wieniec. Różnie to wychodzi. Następna sprawa. Co w sytuacji, kiedy chcesz mieć szuflady? Jeżeli będziesz miał szuflady, to tak naprawdę każdą szufladę masz wyższą o 13 mm. To też jest słaby argument. Także uważam, że nad tymi sprawami trzeba się zawsze zastanowić, kiedy chcemy coś kombinować i sobie utrudniać. Ale jeżeli już chcemy mieć te meble na 91 cm i wyższy korpus szafki, a cokół tylko na 10, to mamy kilka możliwości. No i to już są przede wszystkim kosztowne i troszkę trudniejsze w realizacji. Przede wszystkim możemy wybrać zmywarkę z ruchomym frontem. Pierwsza bardzo ważna rzecz, podstawowa. Wybieramy zmywarkę. Wiem, że taka jest dostępna z Electroluxa. Wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarkę, znajdziecie. Tutaj zasada otwierania jest taka, że ten front po prostu unosi się do góry przy otwieraniu. Proste. Jedyne co, to ta zmywarka może być w cenie powyżej, na pewno powyżej 2000 zł. Druga rzecz. Kupujesz dodatkowy zawias ślizgowy. Też sobie w wyszukiwarkę wpisz zawias ślizgowy do zmywarki. Jest taka firma, która to produkuje. Też to zaś wiąże się z jakimś kosztem większym. Też około 500 zł kosztuje ten element, czy zestaw elementów do zmontowania tego. Trzecia rzecz, możesz zwiększyć wysokość samego frontu, ale to jest zaś niepraktyczne, bo będzie trudny dostęp do obsługiwania zmywarki, bo ten naddatek tego frontu będzie wystawał z nad panela frontu, z panela zmywarki. No i czwarta rzecz, to robimy tak, budujemy moduł tej podzabudowę. Cały na przykład jest 760, pod zmywarkę robimy front modułowo 720, czyli front 713 i do tego
dokładamy do góry pomiędzy frontem a blatem blendę na 40 mm. To jest jeszcze najprostszy sposób. Jest jeszcze piąty sposób. Budujemy szafki z listwami korytkowymi. Co to są? Listwy korytkowe to są takie aluminiowe listwy, które wbudowywujemy w nasz korpus szafki, wycinając takie specjalne miejsce na tą listwę. Tutaj trzeba przewidzieć wszystkie szuflady i otwieranie. Tutaj możemy uzyskać wyższe meble około te 4 cm, 4 do 5 cm. Z tym, że musimy pamiętać, żeby sobie to dobrze wszystko pouwzględniać. No i choć sama listwa nie jest jakoś super droga, no to nam strasznie tutaj to później utrudnia całą budowę wszystkich szafek. Czwarta zasada. Szafki dolne wykonujemy o głębokości 510 mm i odstawiamy 50 mm od ściany. I tutaj najważniejsze jest to właśnie odstawienie od ściany. Czyli szafka będzie miała pewną swoją głębokość korpusu, będzie pewne odstawienie od szafki, od ściany. I to właśnie odstawienie jest najważniejsze w całej tej zasadzie. O co tutaj chodzi? Dlaczego? Po co my to wykonujemy, to odstawienie przy montażu? Przede wszystkim, że jeżeli będzie już istniała na przykład jakaś dana instalacja wodna lub gazowa, to bez problemu za pomocą tej przestrzeni pustej ominiemy te rurki. Nie będziesz potrzebował przerabiania, wycinania w szafkach, cuda, nic nie będziesz musiał robić. Po prostu szafki to ci ominą. Bardzo ważne, bardzo, bardzo to upraszcza. Druga rzecz, jeżeli później by się okazało, że trzeba jakąś coś przerobić, przeprowadzić jakiś przewód, taka sama sytuacja. Jakbyś musiał odstawić szafki, odstawisz szafki, dołożysz jakąś rurkę, a szafki później przystawisz do pewnego miejsca i nie masz bez komplikacji. Następna rzecz, gniazdko elektryczne. No jeżeli trzeba by podłączyć jakiś sprzęt AGD na przykład do zabudowy, który na przykład by tutaj stał po lewej stronie, no to tak naprawdę trzeba by wycinać na przykład w wieńcu dolnym otwór na wtyczkę, na przewód i tak dalej. Tak naprawdę samego przewodu by się nie przeprowadziło, gdyby te szafki stawiano do ściany. Dlatego ja polecam zawsze odstawienie od ściany. No i jeszcze jest trzeci argument. Tutaj można sobie wyobrazić taką sytuację, że jest krzywa ściana w taki sposób, że mamy całą długość mebli, na przykład 3 metry i te 3 centymetry to tak widać, nie widać czasami, różnie to może być. Wyobraźmy sobie, że mamy tutaj odstawienie od ściany, ułożyliśmy meble na przykład równolegle czy prostopadle do okna, równolegle do kafelek, wszystko wydaje się do oka proste, ściana leci krzywo i tu mamy tak, że po lewej stronie na przykład mamy 2 cm luzu od ściany, po prawej na przykład te 5 cm, to później się tylko okaże, że przy montażu będziemy tylko przecinać blat pod skosem. No i to generalnie wszystko. Także ja zawsze polecam szafki, żeby były odstawione od ściany, o te kilka centymetrów na pewno. Szafki dolne ustawiamy w odległości 56 lub 57 cm od ściany. To jest bardzo, bardzo ważna zasada. O co tutaj chodzi? O to tutaj chodzi, że nieważne teraz, czy zrobimy to odstawienie od ściany 1, 2 czy 3 cm, czy korpus szafki na 50, 51, 52. Ważne jest, że będziemy go ustawiać w pewnej odległości od ściany. I początek korpusu powinien kończyć się na odległości 56 cm od ściany. Bez frontu, bo jak montujemy szafki, montujemy oczywiście bez frontu na początku. Czyli te 4 cm brakujące do blatu 60-centymetrowego będzie stanowił grubość frontu, policzymy 2 cm i nawis blatu, czyli różnica odległości pomiędzy frontem a początkiem blatu. Tutaj będzie widać lepiej na tym rysunku. Widzimy głębokość korpusu 51 cm, odstawienie 560, front z frontem cała zabudowa ma 580 mm i teraz ten nawis, ta różnica odległości stanowi 20 mm. Czyli całość mieści się nam w 60 cm, 600 mm. I taką zasadę, tą 56 cm, wykonujemy dla kuchni z uchwytami przykręcanymi. To jest bardzo ważne, bo dla kuchni z uchwytami wpuszczanymi nawis blatu będzie musiał stanowić 10 mm. Dlaczego 10? Bo im jak damy głębiej, to po prostu będzie super niekomfortowe otwieranie zmywarki i pierwszej górnej szuflady przy blacie. Dlatego 10 mm to jest optymalnie. Wtedy, jeżeli sobie teraz będziemy liczyć od tyłu, jak będzie blat 600 mm, nawis 10 mm, to razem z frontem jest 590, odliczając grubość frontu około 20 mm, to mamy odstawienie od ściany 570 mm. I to odstawienie od ściany zaś jest najważniejsze. Już nieważne, jaki będzie ten głębokość korpusu szafki, czy luz od ściany. Ważne jest te 570 mm.
Sumując, czyli jeżeli o tym wymiarze będzie decydowało, jakie będziemy chcieli zastosować uchwyty. Czyli jeżeli mamy uchwyty na uchwyty przykręcane, odstawienie 56 cm. Jeżeli mamy uchwyty wpuszczane, również to będzie dotyczyło uchwytów na tip-on, przycisk, na tych na przycisk, to mamy odstawienie 57 cm. Szósta zasada. Szafki dolne i wysokie, których boki są widoczne, wykonujemy jako boki głębokie. I tutaj jest taka zasada. Teraz jest coś takiego, że jeżeli mamy dany bieg kuchni i jest tak, że w pewnym momencie ona się oczywiście kończy i mamy kuchni bok widoczny, to nie będziemy robić go również tak, że będzie jakiś prześwit i dziura za szafką, tylko ten bok będzie dochodził do ściany, będzie jako głęboki dochodzący do ściany. Tak, żeby nie było nic widać, co jest za ścianą. I tu jest też bardzo prosta zasada. Zaś zastanawiamy się, jakie są uchwyty. Jeżeli uchwyty przykręcane, odstawienie szafki od ściany jest 56 cm, to tym samym bok będzie głęboki na 56 cm. Jeżeli będą uchwyty wpuszczane, odstawienie od ściany 57 cm, 570 mm, czyli bok głęboki na 57 cm. To się dotyczy wszystkich szafek dolnych, jak i wysokich. Siódma zasada. Przy szafkach rogowych prostopadłych należy wykonać blendy szafkowe. Blendy szafkowe to taki element wykonany z tego samego materiału co front, który stosuje się między szafkami. Tutaj między szafkami na przykład rogowymi, czy między szafką rogową. Po co się to stosuje? Przede wszystkim po to, aby otworzyć fronty na 90 stopni. Bardzo ważne to jest w sytuacji, kiedy chcemy zastosować jakiś magic corner lub kosz inny, Le Mans, czy półki jakieś wysuwane. Bo tam front musi, żeby ten kosz wysunąć, otworzyć go, to tam front się musi nam otworzyć na 90 stopni. I teraz jeżeli tu mamy, na przykład na prawym rysunku mamy uchwyty, że dochodzą do siebie, one mają typowe terlingowe, na przykład mają 3,5 cm grubości, to razem jest 7 cm, to ta blenda powinna mieć 7 cm. I to jest taki maksymalny zakres tej blendy, 7 cm. Tyle wystarczy. To jest też bardzo ważne, aby nie było pełne otwieranie frontów, typowo otwieranych, a przy szufladach jeszcze ważniejsze, bo tam jeszcze front by się otworzył, ale nie do pełnego kąta 90 stopni, a tutaj by się szuflada w ogóle nie otworzyła, bo by po prostu kolizja. Czyli jeżeli ta szafka, która jest po lewej stronie, dociskamy ją do szafki rogowej, ewidentnie widać, że uderzy po prostu o uchwyt. Także bardzo ważna zasada, zastosowanie blendy o szerokości minimum jak uchwyt, ale zawsze trzeba dodać na przykład centymetr, czyli jak to ma 3,5 cm, to ta blenda na przykład na 4,5 cm, jak ten uchwyt ma na przykład 3,5 cm, to ta blenda 4,5 to jest kompletne minimum. I tak należy to wykonać, żeby się wszystko nam pootwierało, powysuwało. No i jeszcze jest kolejna zasada, trzecia, zastosowania takich blend szafkowych, to jest to, że za pomocą tej blendy możemy ewentualnie regulować odległość tutaj szafki. Bo o co tu chodzi? Jeżeli na przykład sobie zaplanujemy, że ten zestaw z szafką rogową i z tą szafką po lewej stronie mamy mieć na przykład 100 cm, a okaże się, że wyszło nam, nie wiem, 95,5 cm, to możemy pokusić tylko zaplanowaną blendę, ściąć o te pół centymetra i wszystko nam się równiutko zejdzie. Także polecam stosować blendy szafkowe w tych szafkach rogowych. Zasada ósma. Szafki górne zawieszamy na listwie montażowej i regulujemy za pomocą zawieszki. Czyli dwie rzeczy. Listwa montażowa i zawieszka. Listwa na ścianę, zawieszka do szafki. Montujemy listwę na ścianie, później będziemy zawieszać na niej nasze szafki kuchenne. W listwie montażowej jest takie specjalne wygięcie, na której zapniemy zawieszkę. Zasadą numer 8 wiąże się zasada numer 9, albo inaczej, żeby ją po prostu wykonać, to w szafkach górnych montujemy płytę HDF, wykonując wręg montażowy. Co to jest? To jest takie specjalne nacięcie, gdzie indziej nazwane nutem, gdzie w dwóch bokach szafki oraz w wieńcu dolnym wykonujemy nacięcie. Najczęściej się to wykonuje na pile stolarni.
wykonujemy nacięcie, aby tam zamontować płytę HDF, czyli nie na samym tyle szafki, tylko tak jakby troszeczkę do przodu. To się robi o określonej odległości. Po to, żeby zamontować tam HDF-kę, po to, żeby był ten, taka pusta przestrzeń właśnie na listwę montażową i na ten ząb zawieszki. Zasada numer 10. Szafki górne wykonujemy o wysokościach typowych lub dowolnych, czyli wykonujemy to też po to, aby na pewnych wysokościach typowych zlicowało nam się to wszystko z szafką górną. Czyli typowa wysokość jest 577, 720, 927. Spośród tych trzech najbardziej typowe szafki górne to są o wysokości 720 mm. One mają dwa poziomy i wieniec dolny, czyli dwie półki i jeden wieniec dolny, czyli trzy poziomy. I wyższe szafki to są szafki 927, trzy półki i wieniec dolny, czyli cztery poziomy. Czyli już dosyć bardzo pojemne. Szafki klapowe wykonujemy w wysokościach 362-403, a podwójnie klapowe 720 mm. Teraz jeszcze jest coś tak, jeszcze możemy powiedzieć o wysokościach. Tutaj wysokość się wykonuje do około 1,20 m. To już jest kompletnie maksymalna wysokość. A tutaj wykonujemy maksymalną wysokość do około 50 cm, bo musimy, jeśli chodzi o pojedyncze otwierane, a podwójnie otwierane gdzieś do metra. Tu są dwie takie ważne rzeczy, nad którymi się zawsze trzeba zastanowić. Pierwsze to, czy dany wybrany podnośnik obsłuży nam ten front, w sensie da radę go podnieść. Po drugie, musimy o tym wiedzieć, że już takie fronty o wysokości 50 cm mogą bardzo przeszkadzać i utrudniać funkcjonowanie w kuchni, bo zawsze, żeby ten front otworzyć, trzeba się dosyć bardzo do tyłu cofnąć. Żeby go otworzyć, trzeba się po prostu do tyłu cofnąć. Także można się nad tym też zastanowić, czy aż takie wysokie warto stosować. No i zasada numer 11. Boki widoczne szafek wykonujemy z tego samego materiału, co fronty. Czyli jeżeli mamy dany korpus szafki i ten bok będzie, jeden z tych boków na przykład będzie widoczny, czy to będzie szafka dolna, górna, wysoka, obojętnie, to ten bok możemy wykonać pod kolor i z tego samego materiału, co front. Możemy to wykonać w dwojaki sposób. Albo eliminując, odliczając jeden bok z tej szafki i wykonując, zamawiając drugi jako bok lakierowany jako blenda, sklejając go do szafki. Albo inaczej, wystarczy, że mamy zaplanowaną zabudowę na przykład na 400 mm i zaplanujemy sobie to w ten sposób, że tą blendę ona będzie stanowiła jako dodatkowy element. Czyli będzie miał grubość 18 mm. Czyli jeżeli mamy zaplanowaną szafkę 400 mm, a nie chcemy jej kleić na przykład, to wykonujemy to w ten sposób, że będziemy montować dodatkową blendę przykręcaną od środka szafki. I teraz, jeżeli mieliśmy tu wybrany mebel na 400 mm, to on de facto będzie miał, zmieniamy go na wymiar 382 i plus 18 mm to będzie stanowiła ta blenda. Musimy też jeszcze pamiętać o tym, że ta blenda powinna być na tą samą głębokość, co wymiar front, co wymiar szafki z frontem. To były wszystkie zasady. 11 zasad wykonania szafek kuchennych. Przede wszystkim ograniczą one, podsumowując wszystko, ograniczą one do minimum potrzebę przerabiania szafek, czyli jeżeli coś już zaplanowałeś, wykonałeś u siebie na hali, tak samo powinieneś je bez przeróbek postawić, zmontować w kuchni. Druga ważna rzecz, całość zestawu kuchni przy zastosowaniu tych zasad masz możliwość płynnego poziomowania szafek, to za pomocą listwy montażowej przy szafkach górnych, a przy szafkach dolnych nóżki. Trzecia rzecz, brak kolizji przy otwieraniu szafek, jeżeli zastosujemy blendy w szafkach rogowych. No i czwarta rzecz, nowoczesny wygląd, jeżeli zastosujemy elementy lakierowane stanowiące widoczne boki. To wszystko z zastosowania 11 zasad wykonania szafek kuchennych.